Cześć, siemano, witajcie moi drodzy, ja jestem Mateusz i witam was w The Foreście. Kolejny odcinek, dzisiaj przede wszystkim budowanie, bo ostatni raz jak budowałem to było w poprzednim sezonie, naprawdę. Oprócz tego całego szałasu, to jeszcze nic nie zbudowałem na tej serii i chciałbym to przede wszystkim w tym odcinku zmienić. Do tej pory chodziliśmy ciągle po cave'ach, walczyliśmy z kanibalami, mutantami i teraz sądzę, że już do nich trochę przywykłem i mogę zaczynać domek. Szymkot się przeprowadził na biom zimowy, ja się przeprowadziłem jeszcze do innego miejsca, więc tak naprawdę zaczynamy teraz kolejny rozdział naszej serii. I kto jest nowy, to oczywiście subskrybujcie kanał, klikajcie czerwony guziczek, żeby być na bieżąco, kliknijcie również dzwoneczek. No i cóż, łapka w górę, komentarz, udostępnienie, bla bla bla, formalności mamy ze sobą, zaczynamy. Mamy piękny nowy poranek. Cudowny śpiew ptaków i jesteśmy przy tym samym miejscu, gdzie zaczynaliśmy tę serię, czyli oczywiście przy naszym wraku samolotu tutaj. Zresztą jestem ciekaw, czy się walizki odnowiły, raczej nie, ale warto by było posprawdzać ewentualne szmaty, bo to by się mogło przydać. Nie, nic niestety tutaj nie ma. Co to jest? Co mi się tu odkryło? Odkryto nową roślinę. Dobra, to jest jakiś grzyb chyba. Łasiczka lancetowata. Nigdy o takim czymś nie słyszałem, ale niech będzie. Chwila, mam sarnę. Trafiłem. Kurde, jest dobrze. Przede wszystkim chciałbym też zaznaczyć, że w tym odcinku będę ciszej. O, głowę to ja bym sobie wziął. W tym odcinku będę ciszej i to dlatego, że jestem sam i dzisiaj będziemy budowali, więc będzie na pewno spokojniej. I zaraz wam wytłumaczę, w jakim miejscu się znajdujemy i dlaczego akurat tutaj, bo to też jest bardzo ważne. Chwileczkę, tylko szybko musimy zrobić ognisko, żeby przypadkiem się coś nie stało. W ogóle też większość z was może zobaczyć, że The Forest to jest taki typowy gameplay i nie ma tutaj za dużo cięć. Oczywiście jakieś się tam zdarzają, jak są nudne momenty albo gdzieś idę i to trwa bardzo długo, ale przede wszystkim nie dzieje się tutaj za dużo, w sensie co ja powiedziałem, w The Forestie się bardzo dużo dzieje, ale chodziło o to, że jakby to wam powiedzieć. W The Foreście zazwyczaj staram się skupiać nad tym i pokazuję wam całą rozgrywkę. Nie pokazuję wam najlepszych momentów, tylko całą rozgrywkę. Na tym polega właśnie ten mój gameplay. I mam nadzieję, że na pewno nie podoba wam się to aż tak, bo widzę po statystykach, że naprawdę tylko przez pierwsze minuty oglądacie film. Ale ja i tak będę wrzucał takie filmy dla osób, które lubią. Też przede wszystkim chciałbym dodać, że moim marzeniem jest zdobycie 1000 subskrypcji. Chciałem sobie postawić taką poprzeczkę, żeby te 1000 subskrypcji dobić jeszcze w tym roku. Nie wiem, czy to się uda, ale wiecie, zawsze można mieć marzenia. Za marzenia nikt nie kara, więc jest git. Dobra. Gdzie by sobie tą głowę sarny dać? Bo ja ją na początek chciałem przy swoim domu, ale że domu jeszcze nie mam. Da się to gdzieś tutaj dać? O, dobra. Chodź tutaj, sarenko. Ja, ale to majestatycznie wygląda. Zajebiście, dobra. Tutaj jest wrak samolotu. Od niego jakby zaczynaliśmy. I tutaj mamy taką fajną polankę i bym się chciał gdzieś tam na dole osiedlić. Oczywiście tu u góry też coś będzie, ale... Cześć, sarenko. No wiecie, no... Sarenki nie odmówię, zwłaszcza, że przyda mi się jej skóra. Chodź tutaj, sarenko. O, to drugą głowę sobie od razu weźmiemy na drugą stronę. I tak naprawdę, dobra, ja już nie będę ględził, zaczynamy budowę. Tutaj będę chciał zrobić jakiś taki okrąg. Oczywiście w tym odcinku będziemy budowali najpierw mur. I będę chciał zrobić właśnie taki okrąg, taki z muru właśnie. Dobra, myślę, że tam kanibal stoi, ale to po prostu totem. I w tym okręgu sobie zrobić po prostu domek i inne tego typu rzeczy, wiecie, jakiś kościół, wieże i tak dalej. To wszystko będzie się znajdowało w środku tej bazy. I póki co tutaj kanibali jeszcze nie widziałem, jest w tym miejscu właśnie w miarę spokojnie, dlatego też wybrałem takie, a nie inne miejsce.
muszę trochę sobie tych totemów tutaj pozbierać, tak nie może być. Chociaż na razie sobie je pozostawiam, bo tutaj jest pełno czaszek, a czaszki się później przydadzą na oświetlenie. Okej, okay, jest sarna, czyli tutaj przede wszystkim są sarny, nie wiem jak z królikami. Ale to się jakoś jeszcze pozałatwia. Okej, okay, mamy kanibali. Mamy zwiad kanibali. Dobra, ja przede wszystkim się nauczyłem, że muszę się mniej ich bać. Wchodzą na drzewa, dobra. Ale to im nic nie da. O ty gnoju! Dobra. Chwileczkę, ja się tu muszę uspokoić, bo jak zacznę panikować, to nic mi to nie da. Dobra. Dziękuję. Tu gdzieś w ogóle jeszcze powinna być strzała jedna. Okej, czyli kanibale są, ale to są bardziej patrole. A jak już mamy piłę, to też z tymi drzewami będzie znacznie prościej. Jak to przeszłeś? Dobra, dziękuję bardzo. Te strzały są w ogóle mega mocne. Też zapomniałem, że możemy kuszy używać. Jeszcze jeden typek był, mam nadzieję, że nie wróci z kolegami. Dobra, króliki też są, więc będzie git. Dobra, w ogóle gdzieś w tamtą stronę, tam gdzieś jest jacht i w tamtą stronę gdzieś jeszcze powinno być to ta wioska przy tym jeziorku takim, jeśli wiecie o co mi chodzi. Jeśli nie wiecie, to kiedyś się tam jeszcze przejdziemy na pewno. Dobra, trzeba postawić projekt muru, tylko nie pamiętam... O, dobra. Myślałem, że to będzie trudniejsze do ogarnięcia. Teraz musimy ustalić konkretną wielkość. Jak chcę... Jakiej wielkości ja to chcę? O, może tak. Kurde, ale się mega jaram, bo naprawdę nie umiałem się doczekać, aż w końcu zacznę budować i teraz mogę sobie pobudować na spokojnie. Może nie na spokojnie, no bo jednak... Bo jednak tutaj będą kanibale na pewno też przychodziły. Ale w miarę spokojnie. Jak ogarniemy sobie mur, to już będzie wszystko w porządku, bo będziemy mogli sobie też wszystko ogarniać w środku, czyli nasz domek, właśnie wieże, jakieś pułapki i inne tego typu rzeczy. Mur to jest przede wszystkim podstawa, bo jak przyjdzie nam jakiś mutant, to w domku mogę sobie siedzieć, ale no za murem będę bezpieczniejszy. No powiedzmy sobie szczerze, za murem będzie o wiele łatwiej. Co to był za hałas? Chwileczkę, to musimy zrobić jakoś inaczej chyba. Co tu? Czemu tu nie można? W takim razie musimy trochę skręcić. O co chodzi? Dobra, i to już mamy 153 kłody. Jak mamy piłę, to wszystko pójdzie po maśle. Dobra, w takim razie zawężamy kółeczko aż tutaj. Dobra. Teraz tak, czy ja mam... Nie to. Czy ja mam to zbindowane? Nie mam tego zbindowanego. Współczesna siekiera. Myślę, że to możemy zamienić, bo piła mi się bardziej przyda. Dobra. Teraz będzie bardzo głośny fragment, czyli oczywiście ścinanie drzew naszą piłą. Ale tego nie przeskoczymy. Mam nadzieję tylko, że tutaj żaden mutant nie przyjdzie, bo ja już się z nimi troszeczkę oswoiłem. Wiem, w poprzednim odcinku to, że piszczałem jak dziewczynka, to była trochę mała przesada. Ale już się trochę z nimi oswoiłem. Wiem, że trochę sobie to uświadomiłem, że to jest tylko gra. No i dobra, ja przystępuję do tego, żeby zebrać to drzewo, no i widzimy się albo jak skończę mur, albo jak będę gdzieś w trakcie. Może ktoś nas nawiedzi jeszcze, zobaczymy, ale oby nie.
Okej, mamy jednego kanibala. On na razie sprawdza tylko teren. Ja! Dobra, chwileczkę, dobra, zaskoczył mnie troszeczkę. Okej, kolejny. Chwila, co się stało? Okej, kolejny. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Widzicie? Troszeczkę się z nimi oswoiłem. Dobra, koniec. Koniec tematu, nie chcę mi się z nimi pieprzyć. Widzę, że jednak będziemy mieli ataki kanibali, ale oni mi się przydadzą, bo przynajmniej będę miał kości. A mam... Ojejku, kolejny. Nie wypadł. Albo przynajmniej, żebyśmy mieli zbroję. Dobra, wypadł, Kolo! Dobra, dobity. Nie to chciałem. Okej, na razie sobie ich tutaj zostawimy. Widzę, że jednak będą zwiady kanibali, ale kanibale to jeszcze nie jest najgorzej. Mi chodzi... z kanibalami sobie jeszcze poradzę, ale mi chodzi, żeby było bezpiecznie od mutantów. Ja sobie już zacznę powoli ten mur tutaj budować, żeby wiedzieć, ile jeszcze tych drzew mniej więcej trzeba skasować. A widzicie w ogóle, jakie rymy. Ty, a ja bym sobie może jeszcze bramę od razu jakąś ogarnął. Dobra, zabieramy się za budowanie. Kochani, jeszcze tak w trakcie tego budowania chciałbym wam powiedzieć, że jutro przede wszystkim nie będzie odcinka. Okej, jeszcze jakieś kanibale tutaj krzyczą. Jutro przede wszystkim nie będzie odcinka, bo teraz był tak jakby tygodniowy maraton, bo miałem takie tygodniowe wakacje, że tak powiem. Nie miałem szkoły. I teraz mi się znowu zaczyna szkoła. O, dobra. Jest git. Headshoty to ja tutaj walę non-stop. Więc znowu mi się zaczęła szkoła i znowu nie będzie tego. Znowu nie będzie tylu odcinków, co były teraz, ale mimo wszystko i tak będę często. Przede wszystkim ten The Forest, teraz jeszcze... Ale teraz będzie też przerwa od The Foresta, bo będzie maraton z Red Dead Redemption. I właśnie jutro Red Dead Redemption wychodzi, ja już mam pobrane, tylko jeszcze muszę czekać, aż wyjdzie. I... No, 6 już będzie odcinek na kanale, przynajmniej mam taki plan, mam nadzieję, że go zrealizuję, także cóż, ja się biorę za dalsze budowanie. No i cóż, zapraszam was oczywiście 6 na Red Dead Redemption u mnie. Okej, mamy kolejny dzień. Na szczęście kanibale mi nie przeszkodziły, dalej były na dole, albo w ogóle sobie gdzieś poszły, co mnie bardzo cieszy. Ja chcę tylko dokończyć tą budowlę, spalić tamtych kanibali, o ile jeszcze tam są, bo nie wiem, czy one się przypadkiem nie despawnują po przespaniu. Mam nadzieję, że nie. Jeśli tak, to trochę trudno, ale te kości jednak by mi się wtedy przydały. No, chyba nie ma ich, kurde. Szkoda. A moje kłody? Kłody też? Nie, no... Trudno. Widzimy się, jak już to zbuduję.
O, kochani, mamy kolejny dzień. Wreszcie udało mi się to zbudować. Naprawdę, nie sądziłem, że to aż tak dużo czasu mi zajmie. Mimo, że to nie było jakoś fascynujące dużo kłód, to jednak trochę mi to zajęło. Gdzieś tu blisko jest jacht, prawda? No, gdzieś w tamtą stronę, tak? Nawet już tą wysepkę tam widać, tam odstającą, ten cypelek taki. Więc jesteśmy bardzo blisko jachtu, co mnie cieszy w sumie, bo do jachtu zawsze można iść po jakieś butle albo coś w tym stylu. Więc to też jest bardzo fajnie, ale też nie mam daleko wszędzie, bo to tak naprawdę stąd jest w miarę wszędzie blisko. Też na pewno mam tutaj dużo patyków, bo podejrzewam, że te tutaj totemy od kanibali, czy to w ogóle nie wiem jak to nazwać, to są chyba totemy. One będą nie dość, że mi dawały stałe źródło patyków, bo one się tu ciągle respią, to jeszcze stałe źródło czaszek, więc to też jest mega spoko. No i cóż. W takim razie będziemy już bezpieczni na pewno w środku, gdzie była ta brama. Ona była gdzieś tutaj, prawda? Proszę, brama. Dobra, jest? Jest. Wchodzimy do środka. Okej, jesteśmy już tutaj bezpieczni. Nic nas tutaj nie zaatakuje, więc też jest fajnie. I w ogóle mega infrastrukturę tutaj wykorzystałem, bo patrzcie, w tym momencie... Jak mamy coś takiego, takie zniżenie tutaj, to możemy zrobić jakąś platformę i mieć mały, mieć mega widok na tamtą stronę, na ten las tutaj, więc to też będzie mega spoko, żeby sobie odpicować jakiś tarasik czy coś. Tutaj można gdzieś w tym miejscu postawić wieżę albo kościół właśnie, jakąś, nie, to się nie nazywało ambona, jak to się nazywało, tą altanę chyba, tak? Coś takiego. Naprawdę mega dużo rzeczy tutaj możemy sobie poogarniać. Kurde, tylko że żadnego drzewa nie mam niestety w środku, co trochę szkoda, że nie mam tutaj żadnego drzewa, bo naprawdę fajnie by było mieć tu jakiś garnek na żywicę, a wątpię, żeby dało się go tutaj. W takim razie trzeba jeszcze te drzewa naokoło muru powycinać, żeby żaden kanibal się tu nie mógł wspiąć, bo one mogą sobie skakać po drzewach. To zrobimy to jeszcze teraz. Okej, to chyba były wszystkie drzewa. Teraz nam kanibale tutaj nie wejdą. Dobra, tutaj jeszcze zetnę tylko ten pieniek szybko. I myślę, że możemy sobie zbudować te takie trzymacze na... Zostawiłem bramę otwartą. Zbudujmy sobie szybko z patyków te trzymacze takie na kłody, bo szkoda mi tych kłód. Naprawdę, one się mogą jeszcze przydać. Tylko gdzie to teraz było? Stojak na kłody, okej, o to mi chodziło. Tutaj na pewno będzie domek, bo tutaj można fajnie zbudować jakąś platformę, obniżenie. To chciałbym tak zostawić. Myślę, że z tej strony też będą jeszcze jakieś budynki, więc po tej stronie na spokojnie można zrobić jakiś magazyn. To tym się teraz zajmiemy. Patyków zaraz sobie dozbieramy, bo myślę, że ich będzie tutaj całkiem sporo. I tutaj będzie kilka takich stajaków sobie stało. W ogóle też... Oj, nie o to chodziło. To na kłody mogą tutaj stać, ale też przede wszystkim chciałbym jeszcze na patyki, na kamienie, więc to wszystko tutaj powstanie. I chciałbym też kilka osób tutaj w najbliższych odcinkach zaprosić, żeby grali razem z nami na tym save'ie. Zaprosiłem księdza Alfę, też niedługo Batman będzie kupował Deforesta, więc będziemy sobie grali. I możemy tutaj zrobić tak samo jakieś takie wioski jak w Minecrafcie, albo po prostu każdy się osiedla gdzieś obok siebie i można pokazywać, kto sobie co zbudował. Wtedy na pewno bym się czuł pewniej i mniej bym się bał w tym deforeście, mimo że dzisiaj już zrobiłem ogromny progres, że się nie osyrałem na widok tych kanibali wszystkich, to i tak myślę, że będzie całkiem spoko. Kurde, coś mi się wydaje, że mały jest ten okrąg, ale dobra, ja szybko zbiorę patyki i chociaż w sumie mogę trochę zebrać z wami, czemu nie? Przy okazji możemy trochę pogadać, bo też ogólnie niedługo będzie seria z Minecrafta, mam naprawdę mega pomysł. Niektórzy już wiedzą, jaka to będzie seria, bo coś o tym już gadałem. Więc na pewno będzie to oryginalny serwer, bo oczywiście znowu będzie serwer, przynajmniej taki jest zamiar. I myślę, że całkiem spoko to wyjdzie, bo przede wszystkim ja mało serii mam takich na singlu, jeśli chodzi o Minecrafta. Więc przede wszystkim chciałbym zrobić serwer Minecraft, bo jednak w Minecrafcie nie oszukujmy się, serwer jest o wiele lepszy od zwykłego single playera, bo tak naprawdę nikt już nie gra na single playerze. To chyba nikt się ze mną nie będzie sprzeczał, że bardzo mało osób gra teraz na singlu.
W ogóle mamy tutaj świetne źródło, bo i mamy tutaj całkiem sporo kamieni, tutaj jeszcze sporo patyków, drzewa naokoło. Myślę, że to będzie całkiem spoko. Jeszcze przede wszystkim te czaszki, co się tu ciągle będą respić z każdym czytaniem gry. Myślę, że to będzie spoko. W ogóle... Nie wiem, czy to już kiedyś mówiłem w jakimś odcinku, ale zauważyłem też, że często używam sformułowania spoko. To też taka ciekawostka na mój temat. Może przy okazji zbudujemy jakieś sanie, bo by się też przydały. Sądziłem, że tych kłód będzie tutaj trochę więcej, a jednak trochę ich jeszcze zostało. W sensie, że bardzo mało ich jest. O, może tak. Myślałem, że tych kłód będzie więcej, ale już tam jeden stojak sobie możemy zapchać. Albo nawet troszeczkę więcej. No nie, no błagam cię. Nie teraz. Jezus Maria! Dobra, to było tak creepy! To było creepy! Tego się nie spodziewałem. Chwileczkę, stamina. To był piękny headshot. To był czysty i piękny headshot. Z tego jestem mega dumny. W ogóle ostatnio całkiem dobrze mi idzie strzelanie z tego łuku. Dobra, jeden stojak chyba już mamy zapełniony, dobra. Kurde, ale się osrałem teraz. Nie wiem, gdzie są tamte kanibale. Ale nie wiedziałem, że kogoś mam w bazie. Dobra, to tego koleżkę sobie bym podpalił chętnie, żeby mieć z niego jakieś strzały. Boże, strzały kości. Mam jeszcze jakichś koleżków naokoło, to w sumie ich też sobie zabiję. Dzień dobry. Kurde, one są strasznie są takie narwańce z tych kanibali. Jak on krzyknął! Z tych kanibali to są takie narwańce, że po prostu czasami nie wierzę, jak one się rzucają, naprawdę, to twórcy w ogóle mega to tutaj zrobili. I też bardzo mi się podoba, jak The Forest się rozwinął przez te lata, bo też ostatnio sobie oglądałem na YouTubie dużo filmów ze starym The Forestem i widzę, jaka ta gra zrobiła progres i tym bardziej ta gra, chce mi się grać w tą grę, bo się cieszę, że mogę grać na tej wersji, a nie stary, bo oczywiście stare to są też fajne, bo to są wspomnienia i w ogóle, a jednak to nie jest to samo, co nowe wersje, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Że nowa wersja jednak przeważnie jest lepsza, o wiele lepsza. Jejku, wypuśćmy go sobie. Kamieni kilka tutaj będzie? Oczywiście, że będzie. Mamy tutaj wszystko pod dostatkiem tak naprawdę. Podpalmy sobie go, bo przydadzą mi się kości. Nie tylko dlatego, żeby mieć armor, ale też przede wszystkim, bo będę robił płotki. Więc na pewno mi się przyda. Dobra, szkoda, że tamta czwórka mi zniknęła, ale nie wiedziałem, że jak się prześpię, to mi znikają. Dobra, mamy tutaj jeszcze kilka patyków, to dołożymy. Jednego patyka nam zabrakło, świetnie. Wątpię, żeby tu jakiś był, bo tu już nie ma drzew, prawda? A one przeważnie lecą z drzew. Dobra, powoli, a do przodu. Ja bym sobie tu może już zaczął powoli... Myślałem nad tym, żeby już sobie tutaj zacząć projekt domku. I myślę, że tak zrobimy. Dobra, to odcinek będzie kapkę dłuższy. Okej, rozpadał się jeszcze deszcz. Ile? 39 kłód. To nawet nie tak dużo jak na taką platformę. Dobra, na następny odcinek postaram się dokończyć ten projekt tej platformy. Tutaj wszystkiego, co muszę... O kurde, chwileczkę, żeby mi kości nie poznikały. Jeszcze pojemnik na kości musimy stworzyć. Czy starczy mi? 21 patyków, dobra, to ja sobie to pozbieram, bo dokończam wszystkie te projekty, także ja wam bardzo dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek, jeśli wam się spodoba, to wiecie co robić, łapka, jeśli jesteście nowi, subskrypcja, dzwoneczek, no i widzimy się niedługo, też pamiętajcie o Red Dead Redemption 2, maraton już niedługo, trzymajcie się, pa pa!